Leon urodził się około 400 roku w Toskanii. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem około roku 430. Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do świętego Augustyna, biskupa Hipony. Kiedy w roku 440 przebywał z misją pokojową w Galii, wysłany tam przez cesarzową Galię Palacydię, został obrany papieżem po śmierci Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu został konsekrowany 29 września 440 roku, rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie Kościołem. Jego pontyfikat przypadał na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej i Galii. To wtedy Pelagiusz głosił, że Chrystus wcale nie przyniósł odkupienia z grzechów, a Nestoriusz twierdził, że w Jezusie mieszkają dwie osoby. Poprzez swoich legatów brał udział w soborze chalcedońskim, który ustalił najważniejsze elementy doktryny chrystologicznej. W dogmatycznym liście do biskupa Konstantynopola, odczytanym w Chalcedonie, Leon I rozwinął naukę o dwóch naturach w Chrystusie. Sobór chalcedoński przyjął wiarę w jednego Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych i nieprzemieszalnych, a także nierozdwojonych i nierozdzielnych, tworzących jedną osobę. Tekst ten ojcowie soborowi przyjęli przez aklamację, a z zachowanych dokumentów wynika, że zawołali wtedy: Piotr przemówił przez usta Leona. Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pasterskiej jedności Kościoła. Za jego czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał liturgię z codziennym życiem chrześcijańskim, na przykład praktykę postu z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz uobecnieniem niewidzialnej rzeczywistości. W jednej z mów podkreślał, że Paschę można celebrować w każdym okresie roku, nie jako coś, co przeminęło, ale raczej jako wydarzenie dziś obecne. Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy Piotrowej, zarówno przez cesarza zachodniego, jak i przez Konstantynopol. Cesarz Walentynian III ogłosił edykt, postanawiający, że zarządzenia stolicy apostolskiej muszą być uważane za prawo. Oznaczało to prymat jurysdykcyjny biskupa rzymskiego. Bronił Italii i Rzymu przed najazdami barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attili, królowi Hunów, i jego wojskom. Wstrzymał ich marsz i skłonił do odwrotu. Papież ten wsławił się także działalnością charytatywną oraz zdecydowanym przeciwstawieniem się praktykom bogańskim czy wpływom sekty manichejczyków. Leon był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież otrzymał przydomek Wielki. Zmarł 10 listopada 461 roku w Rzymie. Został pochowany w portyku Bazyliki Świętego Piotra. Zachowało się po nim około 150 listów i prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu podczas różnych świąt. Pozwalają one poznać wielką teologię papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i śpiewaków. Módlmy się. Boże, Ty nie pozwalasz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce apostołów. Spraw, aby dzięki wstawiennictwu świętego Leona papieża trwał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.